Bardzo serdecznie pragnę przywitać na antenie Radia Maryja panią Barbarę Nowak, małopolską kurator oświaty. Szczęść Boże, pani kurator, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, ja również witam bardzo serdecznie. Pani kurator, niepokojące informacje, o których chcemy porozmawiać, jakby chcąc także opinię publiczną przestrzec przed pewnymi zabiegami, które dokonują się na naszych oczach. Pod merytorycznym patronatem Rady Języka Polskiego powstał poradnik o tym, jak mówić i pisać o osobach LGBT, kobietach, migrantach, czy osobach chociażby z Afryki. Tam pojawia się zakaz używania słowa homoseksualista, homoseksualizm. Według tego poradnika należy je zastępować słowami homoseksualność, osoba homoseksualna, ale także nie powinniśmy używać słów murzyn, fala uchodźców, migranci ekonomiczni. Powinniśmy używać słowa i zwracać się do na przykład profesora, który jest kobietą, pani profesoro, zamiast pani profesor, czy prezydentka i premierka. Pani kurator, co pani na te nowości? No, te nowości byłyby śmieszne, gdyby nie to, że bardzo duża grupa społeczeństw w ogóle świata, ta, która deklaruje się, że jest lewicowa, bardzo optuje za zniszczeniem języka w ogóle, a mówimy o języku polskim, to wygląda to wręcz, powiem, przerażająco, bo to karykaturalne te pojęcia, chociażby te, o których ojciec wspomniał, nie jest niczym naturalnym nakładanie na język, żywy język, pewnej blokady, pewnego szablonu, czy wręcz powiedziałabym kagańca, bo to jest taki kaganiec, który powoduje, że człowiek, który myśli poprawnie, politycznie, czy w tym momencie wpasowując się w te lewicowe życzenie zmiany języka, zaczyna sam siebie cenzurować. My już od dawna widzimy przecież, jak to bardzo idzie w kierunku tych zmian, kiedy dopasowuje się na siłę końcówki żeńskie do różnego rodzaju wyrazów, które do tej pory znamy tylko w odniesieniu męskim, co no, powoduje taką sytuację absolutnej sztucznej, która jest absolutnie nieprawidłowa, bo zaczyna uwagę ludzi, którzy bardzo tutaj się stosują do tych nowych reguł, w kierunku rzeczy, które tak naprawdę nie są istotne. Mnie w ogóle nie przeszkadza, kiedy ktoś do mnie mówi pani kurator, a nie mówi przecież kuratorko. Wręcz uważam, mówienie do mnie kuratorko jest takim, no powiedziałabym, lekko obraźliwym, bo przyzwyczajona jestem do tych form, które do tej pory były. No, konkludując, uważam, że języka nie można poskramiać. Język powinien się rozwijać zupełnie naturalnie. Natomiast jakiekolwiek ideologiczne kagańce, bo przecież to tak tym to jest, no powodują, że ten język nie jest językiem ani pięknym, ani oddającym prawdziwe emocje, uczucia, czy nie opisującym tego, co naprawdę jest, bo staje się czymś sztywnym, czymś, co absolutnie nie pasuje do rzeczywistości. Pani kurator, to lewicowe trendy, które widzimy chociażby w obszarze funkcjonowania języka polskiego, ale także kolejne niepokojące informacje. Lewica złożyła do Sejmu projekt ustawy w sprawie obowiązkowej edukacji seksualnej w szkole. De facto jest to typowa seks-edukacja. Ale dokładnie tak. To trzeba nazwać po imieniu. O co tak naprawdę lewicy chodzi? Czego ona się domaga? Ona się domaga seksualizacji dzieci, bo wychowanie seksualne to u nas w naszych szkołach funkcjonuje. Mamy przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie i ta odpowiednia wiedza o seksualności człowieka dopasowana do wieku dziecka jest przekazywana. Natomiast to, co lewica sobie od nas życzy,
to życzy sobie prowadzenia seksualizacji dzieci, bo i co dokładnie ta seksualizacja oznacza, to my świetnie wiemy, patrząc na efekty tej seksualizacji na zachodzie Europy, czy też w krajach pozaeuropejskich i patrząc nawet na te standardy WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. I trzeba jasno powiedzieć, chociażby w kilku punktach, jakie są zasady tej seksualizacji. To przede wszystkim jest to wymóg rozbudzania seksualności dzieci od niemowlęctwa. Tak naprawdę od momentu, kiedy ono się urodzi, ma być poddawane stymulacji seksualnej. Poza tym stałe i konsekwentne przedkładanie płci społeczno-kulturowych nad biologiczną, jak również możliwość zmiany płci poprzez albo hormony, albo poprzez operacje, które okaleczają na zawsze. To jest również pokazywanie, że związki takie dla nas rodzinne, takie tradycyjne, czyli po prostu rodzina składająca się z mężczyzny i kobiety, to jest przeżytek. Mówi się, że to, co jest nowoczesne, to słowo nowoczesne jest bardzo istotne, bo przecież wpływa nawet na emocje młodych ludzi. Chcą być przecież nowocześni, więc jeżeli chcą być nowocześni, to im się mówi, że powinni wchodzić w różnego rodzaju eksperymenty seksualne z różnymi osobami, w różnych konfiguracjach. To jest to stałe namawianie do tego, żeby oni próbowali, a próbując szukali swojej przyjemności i wtedy się dopiero określali, kim są naprawdę. To jest wreszcie promowanie takiego przez lewicę przekazu poprzez seksoedukatorów, którzy mówią, że uczucie miłości jest tym samym, co akt seksualny. To jest także lansowanie takiej tezy, że seks można uprawiać bez jakiegokolwiek patrzenia na skutki, a równocześnie mówić, że jeżeli zdarzy się ciąża, zdarzy się dziecko, to należy dokonać aborcji. I mówi się również kłamliwie, że to mordowanie dziecka, że to usuwanie ciąży jest absolutnie bezpieczne i bez żadnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego, co wiemy, że nie jest, jest prawdą. Nawet prawem kobiety, prawda, pani Kurato? Jest, to już w ogóle jest coś takiego, co mi nie przechodzi ani przez myśl, ani przez gardło. I kolejna sprawa, że to, co jest bardzo istotne, na co trzeba zwrócić uwagę, że ta cała seksualizacja jest powiązana z wielkim, ogromnym wręcz przecież przemysłem środków antykoncepcyjnych, wczesnoporonnych, no i oczywiście z gigantycznym przemysłem aborcyjnym, który znany jest na całym świecie. I trzeba byłoby, ojcze, jeszcze powiedzieć, jaki jest, do czego dąży poprzez tą seksualizację lewica. No przede wszystkim dąży do tego, żeby się rozpadły rodziny, żeby nie było tradycyjnej naszej obyczajowości, żeby nie tworzyć nowych rodzin, lecz tylko krótkotrwałe związki, z których przecież niewiele dzieci się urodzi. No te, którym się uda przetrwać pomysł, że należy je usunąć, no to naprawdę będzie pewno wyjątkowa zupełnie sytuacja. No i chodzi o to, żeby ukształtować społeczeństwo egoistyczne, które będzie przedkładać własną przyjemność nad obowiązek, no chociażby dbania o dobro wspólne, o obowiązek państwowy. No nie bez znaczenia też jest to, że ta ideologia gender bazuje na wymysłach, na kłamstwach, a nie na nauce. I tu chociażby dwóch teoretyków trzeba byłoby jasno społeczeństwu pokazać, którzy są winni ogłaszanych jako naukowe, a faktycznie, jeszcze raz mówię, wymyślone, wyssane z palca, jak mówił Danmit, pomysły na temat w ogóle seksualności człowieka. To kłamstwo i ta manipulacja jest celowym deprawowaniem młodych ludzi. Jest to seksualizacja proponowana przez lewicę jest
wpisuje się w takie bezwzględne dążenie do zniszczenia cywilizacji życia, gdzie szanuje się każde życie, a co w zamian się oferuje? No, lewica oferuje śmierć i to na każdym etapie rozwoju człowieka. Najpierw na zamach na to dziecko w łonie matki, czyli najbardziej bezbronne. Potem szafuje się śmiercią przy chorobie, a nawet przy złym samopoczuciu, bo wystarczy powiedzieć, że przecież są już takie kraje jak chociażby Belgia, gdzie nie ma żadnych ograniczeń w wieku, kiedy można dokonać eutanazji. Może dziecko trzyletnie, już były takie przypadki, powiedzieć, nie wiedząc w ogóle tak naprawdę o czym mówi, że chciałoby umrzeć i eutanazji jest poddawane. To jest wreszcie mordowanie, czyli eutanazja dla osób starszych, niedołężnych czy popadających w niedołężność. Tak wygląda plan lewicy i wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze dzisiaj, to to, żeby jak najszerzej społeczeństwo było o tym planie lewicy informowane, a przede wszystkim, żeby ten przekaz był dostępny dla młodych ludzi, którzy dzisiaj tak ogromnie są, tak obrzydliwie, kłamliwie są traktowani przez osoby z lewicy, które zakładają, że te dzieci i ta młodzież będą tymi, którzy ich plan na takie zbiorowe samobójstwo społeczne po prostu, że to one to wykonają. Widać ewidentnie, pani kurator, że kreuje się ten wizerunek poprawności politycznej, to co pani powiedziała, to co jest nowoczesne, tak, kreowane przez środowiska lewicowe, ale także w dalszym ciągu z niepokojem patrzymy na bezpardonowość podejmowanych działań, chociażby wciąż na nowo pojawiające się inicjatywy, które chociażby drogą samorządową próbują wejść w różnego rodzaju środowiska, w których funkcjonują dzieci i młodzież. Ale dokładnie tak jest. Zupełnie bezprawnie wiele samorządów w Polsce dzisiaj pod różnymi hasłami cały czas mówimy o tym samym metodzie działania, czyli przez kłamstwo, przez taki zaplanowany fałsz, wchodzą z programami do szkół, mówiąc, że na przykład są to programy prozdrowotne. Są to programy, w których mówi się, że w jaki sposób uniknąć na przykład niechcianej ciąży, prawda? Mamy takie wybitne, oczywiście mówię to z sarkazmem, programy realizowane na terenie Warszawy, czy też to sławetne Zdrowe Love w Gdańsku, gdzie wyraźnie mówi się dzieciom o tym, że chociażby ta heteroseksualność jest już czymś zupełnie zacofanym, że bycie homoseksualistą, transseksualistą i tutaj możemy wymieniać jeszcze długo, bo tych płci kulturowych jest dzisiaj co najmniej 56, a są i takie miejsca na świecie, gdzie ponad 100 się wylicza. Więc to z takim przekazem deprawującym dzieci wbrew prawu polskiemu w wielu jednak miejscach Polski samorządy wchodzą do szkół. I to jest rzecz, która nie może mieć miejsca. Ja powiem tak, że dzisiaj, kiedy słucham przekazów, informacji pana ministra Przemysława Czarnka, wiem, że jesteśmy na początku drogi, kiedy będziemy naprawdę mogli zagwarantować bezpieczeństwo dzieci, bo kroki co do powstrzymania tej nieprawnej działalności, deprawującej działalności poprzez programy samorządów, że w tym momencie jednak będzie można to zatrzymać. Więc ja myślę, że to jest oczywiście czas najwyższy i że w tym momencie stanie się nareszcie coś dobrego. Ale z drugiej strony, tak jak ojciec mówi, jest wielka ofensywa lewicy,
lewactwa, która chce wyraźnie zrealizować ten plan, który haseł, które widzimy na różnego rodzaju paradach homoseksualnych, idziemy po wasze dzieci. Przecież takie są hasła, albo takie, że dzieci, wasze dzieci będą takie jak my. To jest wyraźna groźba, to jest zapowiedź i widzimy tą determinację w realizacji przy okazji ogromnych pieniędzy tych, którzy od dawna działają na szkodę człowieka, każdego człowieka. A dla nas także ogromne wyzwanie, abyśmy potrafili postawić tamę tej deprawacji dzieci i młodzieży. Pani kurator, bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maria. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ja również serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panią Barbarą Nowak, małopolską kurator.